Dzień dobry, dzień dobry. Dziś środa, 29 dzień grudnia. Witam Was bardzo serdecznie w codzienniku biblijnym, a Słowo Boże na dzień dzisiejszy zapisane jest w Psalmie 30, wiersz 2. Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie stoni. I z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału, 78 i 79 wiersz. Nawiedzi Was światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności. I siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Moi drodzy, nie da się ukryć, że ciągle jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, w okresie kiedy przeżywamy to, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Pan Bóg chce, abyśmy w Chrystusie doświadczali Jego światłości. Przypomina nam o tym nie tylko poprzez zewnętrzne znaki, teraz z każdym dniem. I w przyrodzie tego światła jest coraz więcej, ale przede wszystkim przypomina nam o tym przez swoją miłość, przez łaskę, którą nas obdarza. Ta światłość, która przyszła w Jezusie Chrystusie, jest szczególna, ponieważ jest większa od czegokolwiek, czego możemy doświadczyć. Tej światłości nie możemy w żaden inny sposób dostać ani zdobyć. Ta światłość przychodzi wraz z Nim. Przychodzi i chce wypełniać nasze życie. Chce rozjaśniać mroki. Chcę pomóc nam porządkować to, co jest złe w naszym życiu, abyśmy nie musieli być pogrążeni w ciemności beznadziejności, w ciemności grzechu, byśmy mogli w nim każdego dnia widzieć nadzieję i razem z nim iść przed siebie, iść, bo On chce, jak latarnia, oświecać każdy nasz następny krok. Dlatego codziennie potrzebujemy Jego pomocy, Jego łaski, Jego posilenia. Zdając sobie sprawę z tego, jak wielka jest Boża światłość, jak wielkie ma znaczenie dla naszego życia i jak wiele może nam dać radości, pokoju i nadziei. Wtedy możemy, tak jak psalmista, cieszyć się i wołać na chwałę Boga wysławiam Cię Panie, bo wyciągnąłeś mnie stoni. Życzę Ci, żebyś każdego dnia mógł i mogła doświadczać Bożej bliskości, tej światłości, której On chce dać Tobie pod dostatkiem i dzięki temu byś każdego dnia był tym, który wysławia. Wysławia Boga za wielką Jego łaskę, za miłość, za cuda, które dokonał. Niech końcówka tego roku i nowy nadchodzący rok będzie szczególnym Bożym błogosławieństwem doświadczania Bożej Światłości i wysławiania Jego świętego imienia. Zostań z Bogiem. Do zobaczenia.